don't you get it by now? Tell me what you learn in grade school. Give it to me like you want. Kochani, właśnie jestem teraz w domu. Czekam na przyjazd właśnie gości. Mam nadzieję, że tym razem się uda i że wszystko będzie w porządku, jest jasno. Tym razem ja jestem, może mój tata ich nie przestraszy. W każdym bądź razie wszystko jest gotowe. A co ja tu mam? Ach, te dzieciaki. Albo ja sama się ubrudziłam, nawet nie wiem. Tak więc po wczorajszym vlogu, takim dość nerwowym i hejtowym i wszystko wylałam, co mi na duszy się działo. Tak dzisiaj może zacznę tego vloga piękną sytuacją, pięknym gestem. Także czekam na dwie panie. Dwie panie z dwójką dzieci. W sensie jedna ma jedno, drugie ma drugie. Przepraszam za Oliwkę, ale tutaj szaleją i nie mogą się doczekać w ogóle przyjazdu dzieciaków. Ciekawe w jakim wieku będą. Nie wiem nic kompletnie. Jutro rano, jak Oliwkę i Jalana będę przywoziła tutaj do szkoły, bo chodzą w miejscowości do mamy, do szkoły, no to będę musiała podjechać, przywieźć im świeże bułeczki, chleb i śniadanko zrobić. A na razie mama już tam im podgrzewa zupę. No i wszystko mają cieplutko. Podgrzewanie podłogowe w łazience. O, zazdroszczę, bo ja nie mam. Ale bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że im się spodoba. Witajcie, kochani. Dzisiaj od rana na pełnym gazie. Wstałam o 6:00, dzieciaki w szkole. Już byłam u tych... Aha, nie powiedziałam wam. Przyjechały do mnie dwie mamy z dwójką dzieci. Nie wiem, czy to są ich, czy jednej z nich. No nieważne, w każdym bądź razie zrobiłam śniadanie im, no i porozmawiałam. Panie w ogóle nie chcą tutaj w Polsce zostać, w ogóle nie są nastawione na Polskę, w ogóle na Kraków, ogólnie no nic tutaj nie chcą robić, tylko wyjazd. Wyjazd za granicę, a dokładnie za Wielką Wodę, a dokładnie Stany Zjednoczone. I jak tutaj to wszystko ogarnąć? To ja nie mam pojęcia. Nie wiem, czy są wizy dla Ukraińców, czy w ogóle Ukraińcy mogą, czy Stany chcą przyjąć Ukraińców. Dlatego to jest wielki dylemat. Oni tam podobno kogoś mają, ale żeby się przedostać, żeby jeszcze, wiadomo, mieć pieniądze na przejazd, przelot, po Polsce mogą przejechać za darmo. Po całej Polsce, ale no bilety lotnicze no to już są międzykrajowe i tutaj nie ma żadnych rekompensat czy sponsorowania tego, dlatego to jest bardzo ciężki temat. Dzwoniłam do konsula ukraińskiego, który w ogóle tak by telefon jest wyłączony w Poznaniu, we Wrocławiu w ogóle nie ma konsula. Pisze, że już, że nieczynne na stałe. W Krakowie jest, ale dopiero od 13:00 i tutaj jesteśmy głęboko. I też no, nie podoba mi się, szczerze powiedziawszy, takie moje odczucia, że tak jakby Polska jest dla nich zobowiązana, żeby im wszystko załatwić, żeby im wszystko dać. I ten naród, tak mi się wydaje, że jest mało wdzięczny. Przynajmniej z tymi, którymi znowu ja się spotkałam. Znaczy, przyjmują wszystko, ale tak jakby im się to należy. Nie, że z dobrego serca człowiek daje i że się stara, ale po prostu to im się należy i koniec. Także dzisiaj pojadę z nimi do punktu jednego, do punktu drugiego. W sensie artykułów i czy... Nie wiem, czy tam się zarejestrują, czy co tam zrobią. Niech się po prostu też doinformują, jak to wszystko wygląda. W każdym bądź razie pokażę im te punkty, zawiozę ich. Do Krakowa też ich mogę zawieźć, ale czy ja to ogarnę w sensie Stany i przejazd tam, to jestem pod... No, po prostu nie wierzę w to za bardzo, bo Polacy do Stanów to tak średnio mają jakiś dostęp, a co dopiero Ukraińcy, uchodźcy, gdzie uciekają z kraju i Europa tak naprawdę ich nie chce. To Stany tym bardziej. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jakoś to się uda, skoro wiecie, one nie chcą tutaj, nie chcą słyszeć w ogóle o Polsce i o Krakowie. I ogólnie no tutaj ja mieszkam na takim troszeczkę
Zadupiu, koło Krakowa, więc to jest totalnie nie dla nich, ewidentnie, zresztą same to pokazują, to niestety, ale no, pomogę im się po prostu stąd wyrwać, no i tyle. A mama też zaproponowała pracę, że może kogoś tam tak jakby wkręcić w swoją pracę, w kuchnię, no ale niestety panie stwierdziły, że one się nie nadają, że one nie lubią w kuchni pracować i że w sumie to chyba nie będą. No to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno nie chcą tutaj zostać na stałe, no to więc im pomogę stąd wyjechać. Ale szczerze powiedziawszy, po tych dwóch sytuacjach nie wiem, czy się kolejny raz odważę na kolejne przyjęcie kogoś. Bo to jest chyba bardzo ciężka sprawa, szczególnie, że to jest taki specyficzny naród. Lecę na paznokcie. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line. Jestem przed punktem właśnie pomocy dla Ukraińców. Dziewczyny szukają ciuchów dla dzieciaków. W jednym byliśmy, coś tam znalazły. Teraz szukają kolejnych. A ja czekam na nich, zaraz muszę po Oliwkę jechać i po Alana, mama im przyniesie jedzenie. No i później się wybieram na spotkanie rodzinne. Dziewczyny są zadowolone w miarę, chociaż no stricte cały czas te Stany Zjednoczone przewijają się i będą chciały się spotkać z konsulem i tam dotrzeć. Tak więc na chwilę, póki mogę, póki jestem w stanie, to pomagam. Nawet widzicie paznokcie, bo nie pokazałam, a tak wyglądają. Tym razem postawiłam na fiolet. Ja za bardzo się nie zastanawiam nad wyborem koloru. Zobaczyłam tylko pierwsze lepsze i tak sobie dobrałam. Tak więc chciałam szybko to załatwić, żeby wiecie, mieć czas na pozostałe rzeczy. Tak więc taki fiolet. A dzisiaj również zważyłam się na wadze. I minus 2 kg znowu przez kilka dni, 2-3 dni, także jestem zadowolona, aczkolwiek wczoraj nie miałam treningu i dzisiaj mam nadzieję, że już zrobię, ale tak dużo się dzieje i tak dużo rzeczy i tyle stresu przez to wszystko mam, że wczoraj byłam tak zmęczona już, no nie dałam rady, ale mam nadzieję, że dzisiaj wrócę do treningu i chociaż szybki trening zrobię. Jadę właśnie po suszarkę, a właściwie jestem już na miejscu. Suszarkę muszę kupić na pranie, bo nie mają dziewczyny, także kupuję i wstąpię na chwilę do domu, ogarnę się, no bo bez sensu brać dzieci, jak one się bawią właśnie z tymi chłopczykami z Ukrainy i świetna zabawa, plac zabaw jest, trampolina, więc co chcieć więcej, więc ich nawet nie wyciągnę do domu, a sama troszeczkę się ogarnę, no i później ich wezmę do Krakowa. And we reach a point we can't be. Kochani, dzień dobry, nowy dzień, nowe możliwości. My z Alanem jesteśmy przed zajęciami. Tym razem w basenie. Alan pójdzie z panią rehabilitantką na basen. Nie uranianio. W każdym bądź razie ogarnęłam dla dziewczyn lodówkę, pralkę i płytę ceramiczną. Także będą mogły gotować, prać i już wszystko, totalnie wszystko, ale mam brudną tą kurtkę. A ja? Ty masz czystą. W każdym bądź razie, dentystę dla chłopca ukraińskiego też już ogarnęłam. Nawet krótki termin, bo na środę, więc super. No i wszystko jest w porządku. Dziewczyny w miarę ok, przyzwyczaiły się.
jest super. Aczkolwiek moja mama mieszka koło remizy strażackiej i jak wiadomo, czasami jest wypadek, czy no, ogólnie pożar. O, ja mam. No i syreny wzywają, tak, masz ręcznik. Ja mam odo. Masz ręcznik, no. I ogólnie czasami... O, ja idę do basen. Idziesz na basen, tak? O, ja mam do kegi, bo basen. Dobrze, a mogę coś powiedzieć? Aha. Dziękuję za pozwolenie. No to w takim bądź razie właśnie syreny czasami wyją, aby zmobilizować i po prostu, żeby strażaków przywołać na akcję. No i tak też było w tym przypadku wczoraj wieczorem, ale chłopaki, znaczy ten, no ukraiński... Mało, acie. Możesz poczekać chwileczkę? Mało, acie. Co? Acie. Dobra, Alanku, za chwilę. No więc dzieciaki ukraińskie zaczęły płakać, jak usłyszały te syreny, bo myślały, że to już bombardowanie, bombardowanie. I zaczęły płakać, już panika i wszystko. Ale na szczęście uspokoiliśmy ich, że to po prostu wypadek czy pożar i po prostu strażacy się zwołują do akcji. Do akcji ratowniczej. W każdym bądź razie. Mama uda. No bo tak jest, bo trzeba pomagać, bo trzeba gasić pożary i wypadek jak jest, to też trzeba pomóc. W każdym bądź razie gardło mnie boli, coś mnie zaatakowało. Ja rzadko kiedy jestem chora, praktycznie w ogóle, więc to co mi wzięło, to musi być no dość mocne, bo delikatnie mam gardło chwycone i tutaj nos mam. Taki, chociaż kataru nie mam, ale mam tutaj wysuszone. No ty też właśnie kaszlesz. Chyba się od dzieci zaraziłam, bo one też tylko kaszlą i tak jakby tutaj krtań mają zatkaną. Alan już 2 tygodnie kaszle. Znaczy ma taką flegmę i nie mogę już jego po prostu nic z tym zrobić, bo walczę z tym i dziadostwem i nie mogę w ogóle nic z tym zrobić, no ale to nic. Już jest w miarę dobrze, dlatego idzie na basen, bo już nam chyba 3-4 rehabilitacje uciekły. Nie damy gogę. Bo nie chcę kompletnie ćwiczyć. Dam bady gogę. Dobrze, bo nie chcę kompletnie ćwiczyć na zajęciach, więc musimy wymyśleć jakąś inną alternatywę. Dlatego, no, gardło mnie boli troszeczkę. No jak mam troszeczkę zmieniony głos, ale mam nadzieję, że mi to szybko przejdzie. No taka pogoda jest zdradliwa, że nie. Jednak teraz jak dużo jest chorób, dużo jest właśnie infekcji. Nic na to nie poradzimy. Ojej, ojej. Dobra, no to my się zbieramy, jesteśmy... Rewind. Jesteśmy już w aucie, Alan po basenie głodny, więc je bułkę. W każdym bądź razie, tak mnie w poczekalni, jak czekałam na Alana, zaczęło drapać w gardle. Zaczęło łzawić oczy i musiałam szybko wyjść, bo jeszcze by mnie posądzili o wiecie co. Tak mnie kaszlało, taki suchy kaszel, masakra. Musiałam wyjść do auta, popłakać sobie, napić się wody. No dzieciaki mi coś sprzedały na bank, no bo one właśnie miały takie... Oliwka ma suchy kaszel, Alan ma mokry, ale wiadomo z jakiego względu. No i się rozmazałam cała. Tak więc to nic, dzisiaj mam bardzo napięty grafik, bo jeszcze mamy zajęcia terapię SI, a muszę zaraz właśnie stąd jechać po płytę indukcyjną. Do tego wezmę może nie 2 dziewczyny, ale... jedną z nich powiem, żeby się naradziły i zabiorę do jednego punktu, bo znalazłam garki, sztućce, talerze w jednym punkcie, więc tam pojedziemy. Do pralki też kupimy jakiś płyn czyszczący, chociaż miałam gdzieś, więc muszę poszukać. I później pojadę po tą pralkę i lodówkę, ale to później. No i żeby sobie może wzięły jakiś płyn do płukania czy coś takiego, więc to wszystko musimy dzisiaj załatwić. Więc jadę po tą płytę indukcyjną chyba od razu, żeby im przywieźć. Bo szkoda czasu, szkoda czasu. Dobra, jedziemy. Co się stało?
Jesz? Jedziemy. Mamy płytę indukcyjną, także bardzo, bardzo się cieszę. Kochani, chciałabym Wam zrobić aktualizację. Nie przejmujcie się zmywarką, zmywarka sobie chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak przeszkadzała. W każdym bądź razie aktualizacja jest taka: ogarnęłam lodówkę, ogarnęłam pralkę, ogarnęłam płytę ceramiczną. Przy montażu ta płyta ceramiczna się zbiła, szkło hartowane pękło. I niestety, ale... nie można jej podłączyć, no niestety nie można jej podłączyć, bo może zrobić spięcie w całym budynku, no i musieliśmy ją wymienić na inną. Co prawda mój kuzyn miał też płytę indukcyjną znowu, ale ona się wyłącza jak się gotuje, trzeba stać przy niej i naciskać, bo się wyłącza. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się naprawić tą płytę ceramiczną, wymienić to szkło i będzie wszystko w porządku. Sytuacja wygląda tak, dziewczyny tutaj ogarniały sobie i stany, z których w sumie nic nie wyszło i chciały później pojechać szybko do Niemiec, w sumie z tego co mi pisały też nic nie wyszło. Rozmawiamy przez SMS-y na translatorze, one sobie chyba tłumaczą to co ja im piszę i to co one chcą mi powiedzieć, no to tłumaczą i wysyłają mi po polsku. Ciężko nam się troszeczkę dogadać, aczkolwiek już dużo starają się rozumieć po polsku. Miłe dziewczyny dwie, z dwójką dzieci. Nawet osoba, z którą się pokłóciłam i to, co Wam ostatnio mówiłam w tym filmie, to z rodziny osoba, to jednak nawet teraz jest za i bardzo jest skruszona. I chcę też pomóc, także bardzo się cieszę. Jednak czasami człowiek reaguje zbyt pochopnie i nie pomyśli, a później niestety, jak przemyśli sprawę, to jednak dochodzi do innych wniosków. Także bardzo się cieszę, że jednak ludzie się nawracają i że inaczej, że potrafią zmienić zdanie i potrafią inaczej postąpić. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Właśnie miałam bardzo dużo do ogarnięcia, bo i garnki, i dziewczyny też ubrania tam dla dzieciaków chciały, bo praktycznie nic nie mają. Może ogarnę im też pracę, bo jedna jest stylistką paznokci jest jedna, a druga jest prawniczką. Z tą prawniczką będzie gorzej, jak wiadomo, ale stylizację paznokci to jak najbardziej jest. Tylko trzeba artykuły i sprzęt kupić albo od kogoś pozyskać, już taki używany. Zobaczymy, będę starała się ogarnąć i jak najbardziej im pomóc, żeby się usamodzielniły. Chociaż bardzo ciężko jest, bo teraz do wynajęcia mieszkania czy ogólnie cokolwiek, wszystko jest pozajmowane, ale będziemy się starać im jak najbardziej pomóc. W każdym bądź razie one też są zadowolone, czują się u nas bezpiecznie. Ja im staram się jak najbardziej pomóc. Ej, dzieciaki, bo mnie chwiejecie mi w każdą stronę. Jak widzicie. Dzieciaki też... Alan! Dzieciaki też bawią się z chłopakami, nie ma dla nich bariery językowej, no może troszeczkę, ale na migi wszystko da się ogarnąć, każdą zabawę, tak więc jestem zadowolona, mają podwórko, wszystko. Teraz planuję po obiedzie pojechać do nich, one chcą jechać i kupić sobie starter do telefonu i zarejestrować numer, chcą też pochodzić sobie po mieście, tak więc zostawię je same, a później przyjadę po nie. I myślę, że jest naprawdę fajnie. Warto pomagać. A ty zostaniesz i będziesz się bawił na podwórku babci. Tak więc będzie fajnie. Bardzo się cieszę, że jednak ta pomoc się udała. Z chłopakami czy bez? Bez. I komuś pomożemy. Nie, czemu bez? Bo oni muszą jechać coś sobie pozałatwiać. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę. No bez. No i widzicie, bez chłopaków nie da się żyć. Nie da się żyć. Tak więc kończę tego vloga. Będę Was o wszystkim informować. Jeszcze w poniedziałek mamy załatwić w
formalności. Mam nadzieję, że już się będzie dało. Wszystko się kręci w dobrą stronę i oby tak było. Tak więc trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!